Cześć, a w tym odcinku zrobimy sobie unboxing jogurtu typu islandzkiego Skyr. To jest taki jogurt o smaku borówki i banana, jogurt od Mlekowity. Jak sami widzicie, mamy tutaj już zaznaczoną dość sporą zawartość białka, bo 15 gram białka w opakowaniu, a zatem dość sporo na pewno białka jak na takie opakowanie, które ma, jak dobrze pamiętam, 140 gram, tak, 140 gram takie opakowanie ma, a zatem sporo białka. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, no to oczywiście jest to właśnie zarówno skład, jak i wartość odżywcza tego produktu. Tutaj, jak sami widzicie, wartość odżywcza w 100 gramach to 60 kalorii. Tłuszczu mamy 0 gram, węglowodanów 4 gram, białka 11 gram, no i soli 0,12 grama, zatem bardzo ciekawie się to wszystko prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą. Co do składników, tutaj jak sami widzicie, wśród składników mamy napisane, że jest to generalnie, że jest to produkt bez dodatku cukrów, a zatem mega fajnie, że nie mamy tutaj tych dodatków cukru. Natomiast oczywiście produkt zawiera substancję słodzącą, zawiera naturalnie występujące cukry. Co do składników, mamy tutaj mleko pasteryzowane, odtłuszczone, w końcu jest to Skyr, myślę, że to nie powinno nikogo dziwić. Dalej mamy sok jabłkowy zagęszczony, mamy borówkę amerykańską, banany, naturalny aromat, koncentrat z marchwi, stabilizator, pektyny, substancja słodząca, sukraloza, żywe kultury bakterii jogurtowych. A zatem pod względem, myślę, składników i wartości odżywczej naprawdę prezentuje się to mega ciekawie, mega fajnie. Natomiast sprawdźmy, jak to wszystko wygląda w środku. Ja tylko przypomnę, że cena tego właśnie produktu to około 3 zł w sklepie. Jak sami widzicie, nie jest to jakoś specjalnie drogi produkt. A zatem teraz sobie otwieramy ten właśnie jogurt typu islandzkiego. Zobaczmy, jak on wygląda w środku. W ten sposób on wygląda w środku. Pamiętajcie, że jest to jogurt o smaku borówki i banana. Tutaj kolor taki bardziej pod borówkę, bym powiedział. Natomiast zobaczymy, jak to wygląda w smaku, tak? A zatem konsystencja taka dość jogurtowa, jak sami widzicie, dość taka stabilna, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o smak, to sobie spróbujmy tego jogurtu, zobaczymy, jak smakuje. No i smak całkiem dobry, naprawdę myślę, że warto sobie spróbować taki jogurt, jeżeli zwyczajnie nie mieliście okazji próbować właśnie jogurtu Skyr. Na ile bym ocenił całokształt tego produktu? Myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9 na 10, a to z tego względu, że bardzo fajny skład, bardzo fajnie to się wszystko prezentuje, jeżeli chodzi o wartość odżywczą tego produktu, niezły smak, no i spora zawartość białka, jak sami widzicie, dużo tego białka rzeczywiście znajduje się w składzie tego produktu, a zatem jeżeli zależy Wam właśnie na tych jogurtach takich, można to powiedzieć, wysokobiałkowych, gdzie ta zawartość białka jest dość wysoka, no to myślę, że wybór jogurtu właśnie islandzkiego, to Mlekowity Skyr o smaku borówki, banana będzie tutaj dobrym wyborem. Natomiast jestem też standardowo ciekaw Waszej opinii na temat tego konkretnego jogurtu. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie właśnie na temat tego produktu, a tymczasem to wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.